Dzień dobry, witam na Forex Yes Trader. Jest godzina 8:12, 25 listopada. Wygląda na to, że indeks S&P robi tak jakby konsolidację tutaj. Czyli mówiłem o tym, że ruchy być może tu są niepewne i tak samo wczoraj wspominałem, że wczoraj, że te spadki czy wzrosty tutaj w tych momentach to nie są ruchy, które średnio długoterminowy gracz oczekuje, żeby zarobić te 300, 500 i więcej pips, bo nie złapiemy takiego większego ruchu tutaj, bo będzie w przeciwnym kierunku podążał ten instrument. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jak dla mnie to tutaj tworzy się w tym odcinku po prostu potężna konsolidacja. To znaczy widzieliśmy to już nieraz. Tutaj ten trójkąt jest troszeczkę szerszy. Od dołu jest podtrzymywany linią trendu, a od góry no nic go nie powstrzymuje. Także miejmy nadzieję, że w przyszłości wybije się do góry w zgodzie z trendem. Natomiast w tym momencie kurs tutaj się konsoliduje i widzimy, że możemy zakreślić troszeczkę linią, że robi się coś w rodzaju większego trójkąta. Jakiś czas temu mieliśmy taką sytuację na indeksie naszym polskim WIG20 i wybicie z tego trójkąta dało silne zmiany, silne przesilenie. Ten indeks zaczął wtedy strzelać agresywnie, pokonał szczyty. Miejmy nadzieję, że ten zachowa się podobnie później. Natomiast pierwsze sygnały przebicia tej konsolidacji dołem przykładowo trzeba będzie odrzucić, ponieważ w trendzie wzrostowym, żeby wchodzić w pozycję krótką, naprawdę musiałoby się wydarzyć coś agresywnego, czy jakieś bardzo złe dane wyjść, czy jakaś globalna sytuacja musiałaby się zmienić na chwilę. Po prostu musiałaby być konkretna obniżka, a nie tylko małe wybicie. Tak jak tutaj świece przykładowo próbowały, jedno małe wybicie nie czyniłoby dużej różnicy w obrazie tego trendu. Także na funcie przykładowo też obraz cały czas spada i jakby zawęża tutaj też w trójkącie na wykresie 4-godzinnym swój kurs i być może będzie też akcelerował. To się jeszcze okaże. Proszę, tutaj jest taki trójkąt. Natomiast na euro obraz jest bardzo, bardzo podobny. Euro zaliczyło kolejne obniżki. Tutaj na wykresie 4-godzinnym mamy widoczny zjazd. Notabene proszę zwrócić uwagę, że jak patrzymy na 4-godzinny wykres troszeczkę z większej perspektywy, tak jak tutaj, to można by uznać tutaj, że pattern tej konsolidacji jednocześnie mógłby być przesileniem trendu. Powolnym, majestatycznym, taką większą kopułą, gdzie miała ona podstawę na tych poziomach i nastąpiło załamanie. Tutaj ten poziom był testowany wyżej i obsunął się w dół. Mogłoby być to. Natomiast trend ogólnie jest duży, trend na wykresie dziennym jest dalej wzrostowy. Natomiast w tym momencie, jak nastąpiło mocne cofnięcie i spadek, to rozpoczął się średni czy duży trend spadkowy tak naprawdę na euro-dolarze i tego się trzymamy, inwestując pieniądze w tym momencie. Także ten zygzak tutaj, fala A, B, C, D w tym momencie, która się rozwija notabene dalej, ponieważ długość tej fali może być podobna do wcześniejszej na wykresie dziennym. Także jesteśmy w trendzie małym, średnim i dużym, można powiedzieć, spadkowym. Także tego się trzymamy. Zobaczymy, czy tutaj z tego momentu, gdzie brakuje chwilowo sprzedawców kupujących, czy nastąpi jeszcze agresywna wyprzedaż, czy on będzie powoli tak sobie spadał. Także zwróćmy uwagę na wykres 30-minutowy, jak ten pattern wygląda, tutaj, który zakreśliłem na wykresie 4-godzinnym. Jest on dosyć bardzo widoczny. Kurs teraz przebywa w jakimś zacieśnieniu. W którymś momencie powinien agresywnie się wybić i można z tego skorzystać. Za wybiciem do góry przemawiałoby ostatnie wyprzedaże. Za wyprzedażą agresywną w dół przemawiałyby no, przede wszystkim trend i no, zdrowy rozsądek, prawda? Przeciwko trendowi transakcja może się udać na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt punktów. W zgodzie z trendem może być to kilkadziesiąt, kilkaset punktów. Także dziękuję bardzo za uwagę na dzisiaj. To było na tyle. Zapraszam na analizę piątkową oraz weekendową przy okazji omawiania globalnej sytuacji. Dziękuję.